Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Lepiej tak, nie? Niż tam. Potential investment in West Nusa Tenggara. Why? West Nusa Tenggara is ready to accept visitors and businesses? Fastest growing region in Indonesia. Consistently beats national economic growth in 2014 to 2017. GRDP growth of 25.3% from Q1 2014 to Q1 2018. The highest among 34 provinces. HDI index's growth of 8.9% from 2010 to 2017, the highest among 34 provinces. Solid infrastructure. 98% of national road is in solid category. Zainuddin Abdul Majid Airport. Revitalization of Badas and Bima ports. Gilimas, Lembar port development. Dams. Pandandur, Bintang Bano, Rababaka Complex. Surplus of 25 megawatt. Additional 450 megawatt is in development. Strong government support. Online and centralized permit and tracking system. Clear KPIs for investment permit processing. Principal permit, 3 days. Investment permit, 6 days. Capable workforce. Young, vibrant workforce. Workforce size 50% of total population. Low unemployment, 3.32%. Strong university networks. A total of 42 universities across the province. West Nusa Tenggara's diaspora network, national and international. West Nusa Tenggara scholarship for all degrees. Currently working with 26 universities in 5 countries around the globe. Welcome to West Nusa Tenggara in Indonesia. As a governor, I have to make sure that our province is friendly to business community, friendly to investment. So we are so happy that you are interested to come to our province. Thank you very much. Program zaprasza sponsor Miasto Toruń. Dzień dobry, witam wszystkich ponownie. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Słychać i widać. Doskonale. No jest, nie wiem jak u reszty, u mnie jest 5 po, więc myślę, że możemy powoli zaczynać. Widzę, że wszyscy nasi paneliści, wszyscy nasi dyskutanci są już obecni. Technicznie chyba wszystko działa, więc zacznę od kwestii organizacyjnych.
Raz jeszcze witam wszystkich, dzień dobry Państwu. Witam na poświęconym Iranowi panelu 7. Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, który z oczywistych względów w tym roku odbywa się online. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie w Toruniu już osobiście, a póki co spróbujmy przejść online przez naszą konferencję. Jak już wspomniałem, tematem dzisiejszego panelu jest Iran. W kwestiach technicznych najpierw głosy zabiorą po kolei paneliści. Pozwolę sobie nieskromnie zacząć krótkim referatem na temat gospodarki Iranu. Później przekażę głos panowi doktorowi Bojarczykowi, który przybliży nam bieżącą sytuację społeczno-polityczną w Iranie. Następnie głos zabierze pan doktor Michał Hyra, który przedstawi, jak wyglądają obecnie relacje Iranu z państwami Zatoki Perskiej. I last but not least, pan doktor Karol Wasilewski, który omówi kwestię relacji turecko-irańskich. Po zakończeniu części referatowej będzie czas na pytania ze strony publiczności i krótką dyskusję między panelistami, która to dyskusja, mam nadzieję, przyniesie odpowiedzi na pytania, jak będzie rozwijała się sytuacja zarówno w Iranie jako takim, jak i w regionie. Jeśli technicznie się wszystko zgadza, a z tego co widzę chyba wszystko jest w porządku, to pozwolę sobie przejść do rzeczy. Czy widać moją prezentację? Tak. Doskonale. Wobec tego zaczynamy od gospodarki Iranu w obliczu sankcji USA i pandemii COVID-19. Jak wiadomo, świat się kręci dzięki pieniądzu, więc też od gospodarki zaczniemy. Od wprowadzenia przez USA w życie polityki tak zwanej maksymalnej presji na Iran minęło już blisko 2 lata. Ten czas zdominowały medialne, w dyskursie na temat sytuacji Iranu zdominowały medialne doniesienia utrzymane w coraz bardziej dramatycznym tonie, doniesienia wieszczące rychłe bankructwo kraju lub utrzymane w katastroficznym dosyć tonie, niestety powierzchowne analizy irańskiej gospodarki, no, z reguły okraszane wypowiedziami przypadkowych Irańczyków skarżących się na kryzys. Jakkolwiek negatywny wpływ sankcji na życie Irańczyków i finanse państwa jest niezaprzeczalny, to już ich skuteczność w zmuszeniu Teheranu do ustępstw jest mocno przesadzona. A przynajmniej tak wynika z moich badań. Sankcje istotnie wpędziły Iran w recesję, ale wbrew alarmistycznym i w bardzo często dosyć tendencyjnym materiałom, doniesieniom medialnym, sytuacja gospodarcza nie jest, na chwilę obecną przynajmniej, dramatyczna i na chwilę obecną nie grozi upadkiem reżimu ani wybuchem protestów społecznych, które mogłyby rzeczony reżim, kolokwialnie mówiąc, wysadzić z siodła. Jednakże, jeszcze raz powtórzę, połączenie skutków amerykańskich sankcji, krachu na rynku ropy naftowej, który miał jeszcze miejsce przed pandemią, oraz sama pandemia, postawiły gospodarkę Iranu w bardzo, bardzo trudnym położeniu. Sytuacja ekonomiczna na chwilę obecną jest pod kontrolą władz, ale no, jeśli zawiodą rządowe plany finansowania budżetu państwa, jeśli zawiodą plany pokrycia deficytu budżetowego, sytuacja może ulec drastycznemu pogorszeniu. Żeby zilustrować to, co
To, co przed chwilą powiedziałem, co zasadniczo jest głównym przesłaniem mojego wystąpienia, posłużę się wykresami. Dane do wykresów pochodzą ze źródeł w postaci Irańskiego Banku Centralnego, Irańskiego Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Światowego Walutowego. Jakkolwiek statystyka jest nauką, jest obszarem wiedzy, z którym można zrobić bardzo wiele w zależności od tego, jakie dane się dobiera, to myślę, że udało mi się zebrać dosyć reprezentatywne i, co ważniejsze, relatywnie, na ile to jest możliwe w warunkach irańskich, wiarygodne dane. Wykres pierwszy pozwala łatwo dostrzec negatywny wpływ zarówno wprowadzonych w 2012 roku sankcji wielostronnych, sankcji, które zostały wprowadzone wspólnie przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską pod auspicjami ONZ-u, jak i sankcji unilateralnych wprowadzonych, czy też przywróconych raczej w 2018 roku przed USA. Warto zwrócić tutaj uwagę, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę inflację, jeśli chodzi o inflację, to sankcje amerykańskie do 2019 roku, czyli do wybuchu epidemii, nie wpłynęły drastycznie na jej wzrost. Indeks inflacji systematycznie wzrastał od 2008 roku, a poszczególne embarga tylko wzmacniały te tendencje. Po relatywnie dobrym okresie 2014-18 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wystrzelił w górę. Co istotne, połowa tego spokojnego inflacyjnego okresu przypadła na czas obowiązywania sankcji wielostronnych. Niepokoić tutaj może fakt, że po raz pierwszy w tym stuleciu poziom oszczędności rządu irańskiego spadł poniżej poziomu inwestycji. Więc Iran z jednej strony usiłuje utrzymać koniunkturę na rynku wewnętrznym, stąd wzrost inwestycji po 2016 roku, a z drugiej strony wciąż i bezustannie jednak jest zmuszony korzystać z rezerw, by radzić sobie z kryzysem i utrzymać pod kontrolą rynek walutowy, co, jak już omówię później, udaje im się ze zmiennym szczęściem. Wykres drugi obrazuje wpływ sankcji na dynamikę produktu krajowego brutto i inflację. Tutaj również widać w tym miejscu, jak duży był negatywny wpływ wielostronnego embarga z 2012 roku. Widać również, że po stosunkowo krótkim okresie recesji, co istotne, gospodarka zaczęła wracać do normy i wykazywać oznaki ożywienia, pomimo obowiązywania wielostronnych sankcji. Tendencja wzrostowa została znacznie wzmocniona przez po wejściu w życie JCPOA, czyli tak zwanego porozumienia nuklearnego. Analogiczną prawidłowość można wskazać w przypadku ogłoszenia polityki maksymalnej presji. Inflacja CPI spadła do 25% rok do roku w 2020, co okazało się znaczącym postępem w porównaniu ze szczytem, kiedy to w maju 2019 inflacja wynosiła ponad 52%. Gospodarka irańska początkowo odczuła bardzo silnie ponowne wprowadzenie sankcji przed administracją Donalda Trumpa, ale już po roku, półtorej zaczęła wychodzić z szoku i zaczęła odbijać się od dna. Inflacja jednak wciąż wykazuje tendencję wzrostową i oscyluje w granicach 30%. Jest jednak, co warto podkreślić, wciąż pod kontrolą banku centralnego. Większym problemem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę tendencje długookresowe, jest ciągły i systematyczny wzrost bezrobocia. Bezrobocie, tutaj mam nadzieję, że dosyć wyraźnie widać na wykresie, bezustannie wzrasta od 2013 roku, z małą przerwą na 2017, kiedy to miało miejsce, to post JCPO ożywienie.
Natomiast począwszy od 2017 wzrost bezrobocia systematycznie przyspiesza. Negatywna tendencja utrzymuje się niezależnie, co jest istotne, niezależnie od dynamiki PKB. Ma to związek z wciąż bardzo wysokim poziomem przyrostu naturalnego w Iranie. Gospodarka irańska nie jest w stanie wchłonąć tej ogromnej liczby młodych ludzi, która corocznie wchodzi na rynek pracy. Obecnie co roku populacja Iranu zwiększa się o około 800-900 tysięcy osób. Szacuje się, że w roku 2020 na rynek pracy wejdzie prawie 750 tysięcy nowych pracowników. I zarówno z powodu sankcji, jak i krachu na rynku ropy naftowej, już nie wspominając tutaj o dramatycznych skutkach epidemii COVID-19, jak i też błędów w zarządzaniu gospodarką, irański rynek pracy nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby młodych osób. I tutaj w tej kwestii upatrywałbym jedno z długoterminowych zagrożeń dla stabilności kraju. Wykres trzeci ilustruje najbardziej, moim zdaniem, niebezpieczne z punktu widzenia Teheranu zjawisko, jakim jest szybki i, co ważne, długotrwały wzrost długu publicznego. Jego wysokość, podobnie jak inflacja, wciąż pozostaje pod kontrolą, ale zapoczątkowany w 2014 roku trend z roku na rok zyskuje na sile i po dłuższym okresie najprawdopodobniej stanie się bardzo poważnym wyzwaniem, gdyż koszty obsługi tego długu przekroczą możliwości gospodarki irańskiej, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną. Sankcje połączone z pandemią bardzo, ale to bardzo niekorzystnie odbiły się na finansach państwa, zmuszając rząd do szukania, z jednej strony szukania oszczędności, cięcia wydatków, z drugiej strony do sięgnięcia nieco głębiej do kieszeni podatników oraz, co jest jednym z głównych źródeł finansowania irańskiego budżetu w tym momencie, do emisji obligacji, co przyczynia się w dalszej kolejności do przyspieszenia trendu wzrostowego długu publicznego i zwiększenia nacisku na prywatyzację. Jeśli chodzi o budżet na lata 2020-2021, czyli 1399 rok według kalendarza irańskiego, to chociaż uwzględnia on większość ograniczeń, przede wszystkim zarówno spadek cen ropy, jak i wolumenu jej eksportu, to opiera się na dość optymistycznych założeniach. Zakłada na przykład między innymi 10-krotny wzrost dochodów z prywatyzacji oraz wzrost dochodów z podatków o blisko 13-15% w porównaniu z poprzednim rokiem, co biorąc pod uwagę efektywność irańskiej administracji podatkowej, a właściwie jej brak, jest założeniem bardzo trudnym do realizacji. Tutaj jest drugi w moim mniemaniu najważniejszy problem, z którym w niedługim czasie przyjdzie się mierzyć Iranowi. Kolejny wykres ilustruje najbardziej widowiskowy przykład oddziaływania sankcji i epidemii na ekonomię Iranu. Czyli jest to kwestia wartości riala. No tak jak Państwo widzą, począwszy od lutego 2018 roku z apogeum w czerwcu tegoż samego roku mamy do czynienia z drastycznym spadkiem wartości riala. Należy jednak analizując tę kwestię pod uwagę, mieć na uwadze to, że większość doniesień medialnych koncentruje się na kursie wolnorynkowym, czyli cenie zakupu pojedynczego fizycznego banknotu, tutaj w tym przypadku o wartości 1 euro w kantorze.
sprzedaż, niestety na szczęście dla gospodarki irańskiej, kupno i sprzedaż fizycznej twardej waluty stanowi niewielką część całego rynku walutowego. W zależności od tego, kto podaje dane, jest to od 10 do maksymalnie 20% wszystkich transakcji walutowych. Generalnie należy pamiętać, że w Iranie obowiązują obecnie 4 różne, całkowicie legalne kursy walut. Bankowy, tak zwany NIMA, tradycyjna, NIMA elektroniczna i kantorowy. Z punktu widzenia gospodarki w skali makro najbardziej istotny jest kurs NIMA. Z punktu widzenia konsumentów, z punktu widzenia osób prywatnych najbardziej istotny jest ten kantorowy, który bardzo mocno ucierpiał. Natomiast pozostałe są sztucznie, ale skutecznie podtrzymywane przez bank centralny Iranu. Kurs kantorowy jest punktem odniesienia dla ludności. Ma ogromne znaczenie psychologiczne, ale pomimo tego, że jest to zjawisko bardzo negatywne, nie jest to zjawisko kluczowe dla gospodarki w skali makro. Niemniej jednak w połączeniu z długookresową inflacją jest to kolejny problem, nad którym irański rząd będzie się musiał bardzo nisko i bardzo uważnie pochylić, żeby nie wykoleić całej gospodarki. Kolejne wykresy ilustrują wpływ sankcji i sytuacji na rynku ropy naftowej na finanse kraju. Chciałem tutaj mocno podkreślić, że wbrew temu, co się powszechnie uważa, obecnie Iran nie jest krajem, który jest uzależniony od ropy naftowej. W szczytowym okresie dochody z eksportu tejże ropy odpowiadały za prawie połowę dochodów budżetu. W chwili obecnej jest to około 9%. Krach na rynku ropy naftowej połączony z sankcjami USA znacząco zmniejszył możliwości eksportowe Iranu i doprowadził do szczególnie groźnego dla Teheranu zjawiska, jakim jest deficyt w rachunkach bieżących. Jest to o tyle istotne, że z jednej strony sankcje amerykańskie odcięły Iran od aktywów zgromadzonych poza granicami kraju, a z drugiej strony kryzys związany z pandemią znacząco zwiększył deficyt budżetowy Iranu, czyli zwiększył zapotrzebowanie na wspomniane aktywa. I problemem dla realizacji zeszłorocznego budżetu na przykład okazała się właśnie zbyt optymistyczna prognoza dotycząca eksportu ropy. W przypadku bieżącego budżetu sytuacja jest podobna. No i tutaj też, jeśli mowa o ropie, warto zaznaczyć, że dokładne przychody Iranu ze sprzedaży ropy są trudne do ustalenia, ponieważ ze względu na sankcje szczegóły dotyczące sprzedaży są pilnie strzeżoną tajemnicą, zarówno jeśli chodzi o kanały sprzedaży, jak i, co istotne, ostateczną cenę, jaką Iran jest w stanie uzyskać za swoją ropę. Iran też, co jest bardzo istotne, często, zwłaszcza w obliczu odcięcia od sektora bankowego, używa ropy do rozliczeń barterowych lub do spłaty wcześniej zasiągniętych zobowiązań. Więc jak już wspomniałem, wysokość przychodów z ropy irańskiej jest bardzo trudna do określenia, ale obecnie odpowiada za oficjalnie 9, no, według moich ostrożnych szacunków, za około 15% dochodów gospodarki. Tym, co dużo mocniej od amerykańskich sankcji uderzyło w Iran, jest właśnie pandemia. Konieczność wprowadzenia regionalnych lockdownów, zmniejszenie obrotów przedsiębiorstw, a nade wszystko zamknięcie granic krajów ościennych zablokowało de facto irański eksport, który był jednym z głównych źródeł dochodów irańskich. I to będzie rzecz bardzo trudna do odbudowy.
W obliczu utrzymującej się pandemii, niskich cen ropy i wciąż wzrastającej presji USA, przecież zobaczymy, czy nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób Joe Biden będzie podchodził do kwestii irańskiej. Doniesienia są dla Teheranu dosyć optymistyczne, ale w związku z tym przewiduje się, i to ja przychylam się bardzo mocno do wyników analiz zarówno Banku Światowego, jak i Irańskiego Banku Centralnego, które przewidują, że w latach 2020-2021 Iran zanotuje spadek PKB rzędu 8, nawet 10%, ale już w przyszłym roku, 1400 według kalendarza irańskiego, ma szansę na wyjście z recesji. Oczywiście wymaga to spełnienia pewnych założeń. Pierwsze założenie to to, że produkcja ropy w nadchodzących latach będzie rosła zgodnie z długoterminowym wzrostem konsumpcji światowej, a jej ceny pójdą w górę. Jest to dość optymistyczne założenie w obliczu pandemii. No i pozostaje otwartą kwestią, czy Joe Biden złagodzi amerykańskie sankcje, czy też nie. Reasumując, pomimo zdecydowanie niekorzystnej sytuacji, przy założeniu utrzymania się dotychczasowych trendów makroekonomicznych, nawet przy braku zluzowania obostrzeń ze strony Stanów Zjednoczonych, Iran będzie w stanie przetrwać ekonomicznie lata kryzysu bez cięcia w wydatkach socjalnych, co istotne, i w 2022 roku wrócić do stanu sprzed pandemii i w 2023 wejść prawdopodobnie na ścieżkę wzrostu. Dziękuję za uwagę i oddaję głos panu doktorowi Bojarczykowi. Dzień dobry Państwu. Tutaj już właśnie mam nadzieję, że mnie słychać dobrze, czy słychać, jakiś pogłos jest. Okej, bo nie wiem, czy zakładać słuchawki, ale myślę, że tutaj akurat, bo z biura, przepraszam, z Państwem rozmawiam, ze swojego tutaj na uczelni, więc tutaj nie mam pogłosu. Proszę, Szanowni Państwo, no dostałem, bo dość ciężkie zadanie, prawda, żeby scharakteryzować, czy też omówić sytuację polityczno-społeczną w Iranie w odniesieniu, no jak zrozumiałem, do ewentualnej, prawda, do ewentualnej, potencjalnej, hipotetycznej, mało prawdopodobnej zmiany, jakkolwiek będę, proszę Państwa, tutaj używał jakikolwiek przydawek, ale bardzo się cieszę, z przyjemnością wysłuchałem tutaj wystąpienia pana doktora Krzyżanowskiego, który... Wciąż jeszcze magistra, przepraszam, że wejdę w słowo. Przepraszam, obojętny. I statu na Sandy, prawda, więc wcześniejszej prezentacji, która potwierdziła, może poprzez pogłębione, prawda, badania, ta właśnie prezentacja potwierdziła moje stanowisko, jeżeli chodzi o postrzeganie, prawda, i wizerunek całej gospodarki irańskiej. Więc Iran się nie przewraca gospodarczo. No i moją tezą mojego wystąpienia jest to, że Iran nie przewraca się także politycznie, czy też w tym wymiarze społeczno-politycznym. Ja chciałem tutaj zauważyć i będę opisywał, czy też chciałbym pokrótce, prawda, gdzieś skoncentrować się w swojej wypowiedzi na poszczególnych aspektach funkcjonowania Iranu w tym wyrazie, oczywiście wewnętrznym, społeczno-politycznym, gdyż presja ze strony USA i presja ze strony innych aktorów stosunków międzynarodowych, zarówno tych formalnych, jak i nieformalnych, jak i bym powiedział państwowych, niepaństwowych także, prawda, powoduje kreowanie takiego obrazu w mediach, szczególnie tych zachodnich, że Iran jeszcze tylko trochę i Iran się przewróci i tam nie wiem, co ma nastąpić, prawda, jakiś przewrót, czy też w ogóle władza odda władzę, tak, czy też ta ludzie trzymający władzę, układ, tak jakkolwiek to nazwiemy to, nagle oddadzą władzę. Nie, proszę Państwa, tak nie jest.
I nie będzie z tego względu, że wielokrotnie tutaj w publikacjach i w artykułach mówiłem, że nie oddajemy władzy, jeżeli mamy całkowitą władzę. Tak? Mamy władzę zarówno polityczną, jak i społeczną, jak i ekonomiczną, jak i militarną, jak i nawet religijno-kulturową, prawda? Jeżeli chodzi w tym wyrazie społecznym. Ja chciałbym jednak, proszę Państwa, zaznaczyć kilka tendencji albo kilka procesów, które zachodzą w systemie politycznym Iranu. Po pierwsze chciałbym określić, że głównymi siłami politycznymi w Iranie oczywiście mamy tutaj w całości, prawda, funkcjonujących aktorów oraz sił politycznych, mamy do czynienia, prawda, z siłami, no, bym powiedział, trzyźródłowymi. Po pierwsze jest to kler, prawda, zorganizowany w różne partie, ale gdzie głównie, prawda, przedstawiciele kleru szyickiego piastują główne stanowiska. To jest część sceny politycznej. Drugą, czy też kolejnym elementem sceny politycznej Iranu, bym powiedział, jest świecki establishment polityczny. No i możemy zauważyć, że on jakby w ostatnich 10 latach gdzieś jego wielkość się rozszerza, ale ja bym tak, on jest kontrolowany przez zarówno przez kler, jak i tutaj właśnie trzecim elementem systemu politycznego jest rosnąca w siłę reprezentacja polityczna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który właśnie rola i funkcje Korpusu, czy też to Strażników Rewolucji, takich będę nazywał, albo SEPA, prawda, który ewoluuje i zmienia się znacząco w ostatnich 20 latach, gdzie moją hipotezą jest, nawet nie hipotezą, raczej tezą, bo ona jest do obronienia i to w bardzo łatwy sposób, jest to, że Strażnicy Rewolucji, tak, Korpus Strażników Rewolucji uzyskuje coraz większy wpływ na proces podejmowania decyzji, to raz w Iranie, na dwa, na implementację tych decyzji w Iranie i trzy, na ewentualną modyfikację całego systemu społeczno-politycznego, prawnego, ale także społeczno-ekonomicznego w Iranie. Więc mamy tego rodzaju trzy siły wewnątrz Iranu. Proszę Państwa, chciałbym zaznaczyć tutaj jeszcze jeden proces, bo możemy mówić, kiedyś mówiliśmy, prawda, o dominacji kleru w polityce irańskiej. Teraz nadal kler dominuje, ale chciałbym zwrócić uwagę, jeszcze raz podkreślić, na rosnącą rolę właśnie Korpusu Strażników Rewolucji. Oni uzyskali kanałami formalnymi, jak i nieformalnymi, szczególnie poprzez aktywizację funkcji ekonomicznych w wymiarze wewnętrznym, jak i poprzez koordynowanie, bym powiedział, handlu, czy też stosunków handlowych, części stosunków handlowych przez Korpus Strażników z państwami, ale także aktorami nieformalnymi. Także zaangażowanie Iranu wojny proxy, wojny zastępcze doprowadziło do tego, że Korpus Strażników uzyskał większe możliwości i był w stanie wykorzystać je w sposób, bym powiedział, bardzo, bardzo całościowy do zwiększenia swojej pozycji na rynku wewnętrznym. Kolejnym tutaj procesem, który chciałbym zaznaczyć, jest niejako zmiana warty, jeżeli chodzi o kler szyicki. Nie wiem, czy się tutaj koledzy zgodzą, Państwo zgodzicie, ale dla mnie pewnego rodzaju, może szokiem to za dużo powiedziane, bo to zaskoczenie też nie, ale takim właśnie papierkiem lakmusowym zmiany warty było rezygnacja, prawda, rezygnacja Ayatollaha Janatiego z przewodniczącego Rady Strażników, Guardian Council, prawda, tutaj tego ciała formalnego, konstytucyjnego, który z jednej strony kontroluje procesy legislacyjne, z drugiej strony kontroluje procesy wyborcze, więc pełni rolę jakby drugiej izby parlamentu, który jest wybierany w sposób absolutnie niedemokratyczny, więc odejście ze względu na stan zdrowia, zaawansowany wiek, prawda, pokazuje, że mamy do czynienia z kolejną falą, oczywiście taką może niedużą, ale to jest bardzo, bym powiedział, przełomowe, że system ma się dobrze. System teokracji irańskiej ma się dobrze. Jest szereg drugi, trzeci, czwarty, piąty kleryków o ambicjach politycznych, którzy funkcjonują w tym systemie od wielu lat, ale zaczynają zajmować prominentne posady, czy też prominentne stanowiska. Bardzo ważne z
z punktu widzenia funkcjonowania całości reżimu irańskiego, no tutaj zastąpiony, prawda, czy też przez Ahmada Khatamiego. Mamy także, proszę Państwa, tutaj takim no papierkiem lakmusowym, to może za dużo powiedziane, bo już tutaj tego sformułowania użyłem, ale także zmiana szefa sądownictwa. No ze względu na kadencję, prawda, tutaj Larijani musiał odejść, członek klanu Larijani, jeden z głównych, no i tutaj Resai, prawda, został przewodniczącym sądownictwa, przepraszam, szefem sądownictwa, prawda. To ukazuje, prawda, że system ewoluuje, ale on fluktuje, ale tylko w ramach, tutaj według teorii systemowej, prawda, ale tylko w ramach granic wyznaczonych formalnie i nieformalnie przez konstruktorów, przepraszam, tego systemu. Więc funkcjonowanie ciał konstytucyjnych, ale także tych nieformalnych ośrodków władzy, ono ma się dobrze. To znaczy, ta dualizm tego systemu, prawda? Z jednej strony legalny system konstytucyjny, z drugiej mamy strony szereg instytucji, czy też ośrodków, które. No formalnie, nieformalnie, prawda, nieformalnie, ale także poprzez te formalne kanały kreują aktualny stan tego systemu i nie pozwalają na jego ewolucję. Więc ja bym powiedział, że tutaj jednym z głównych czynników jest nadal to, co mówiłem na początku, wzrost pozycji Korpusu Strażników Rewolucji, ale także zmiana pokoleniowa wśród kleryków, wśród szyickiego kleru, który piastuje te wysokie stanowiska. No ja bym powiedział, że tutaj na pewno padnie dzisiaj, mi się wydaje, prawda, pytanie, czy też chęć porozmawiania, prawda, temat następnego przywódcy, tak, supreme leader, czyli przywódcy najwyższego, gdyż moim zdaniem już się zaczęły negocjacje w ramach ośrodka decyzyjnego, w ramach tego CODI, czyli szeroko rozumianego kręgu polityczno-kleryckiego, w którym właśnie zapadają główne decyzje dotyczące funkcjonowania systemu oraz piastowanych stanowisk w ramach tego systemu. Po drugie, proszę Państwa, chciałbym odnieść się tutaj do społeczeństwa. Pan Chrzanowski, Marcin, opisał bardzo dobrze te procesy gospodarcze, mówiąc, że jakby nie oddziaływuje to w taki istotny sposób, to znaczy nie oddziaływuje to w taki sposób, że Iran się przewróci ekonomicznie. Niemniej jednak te wszelkiego rodzaju makro i mikro czynniki, które zostały opisane, one no, w sposób istotny, fundamentalny kształtują no, dość nieciekawy obraz społeczeństwa irańskiego. No, jeżeli mówimy tutaj, że inflacja jest około 30%, bezrobocie ponad 15% w skali kilkuletniej, dług publiczny, wzrost długu publicznego ogromny, no więc to jest odczuwalne przez społeczeństwo irańskie, które no, nie jest zadowolone z istniejącej sytuacji ekonomicznej. COVID, prawda, czy też pandemia COVID-a, czy też koronawirusa, tak, jest bardzo istotny sposób, bardzo istotny sposób uderzyła społeczeństwo irańskie, tak jak każde społeczeństwo. No Iran, należy pamiętać, był tutaj w tej pierwszej fali bardzo mocno uderzony, ze względu na późną reakcję władz, ale także na zachowanie społeczeństwa, prawda, tutaj nieprzestrzeganie zasad, brak zrozumienia dla ograniczeń tych związanych właśnie z lockdownem. Więc społeczeństwo irańskie moim zdaniem cechuje, czy też może charakteryzuje zniechęcenie. Zniechęcenie ze względu na to, że zarówno presja ze strony USA, zarówno jakby ta konfrontacja regionalna i nieprzejednana postawa adwersarzy Iranu na arenie regionalnej i międzynarodowej nie zmusza Iran i nie wymusza na władzy jakby radykalnych decyzji, które miałyby na celu, nie wiem, otwarcie systemu politycznego Iranu. Nie wydaje mi się, gdyż nadal poparcie dla rządzących jest dość duże, czego także przyczyną jest no, nadal subsydiowanie
gospodarki i społeczeństwa irańskiego z budżetu państwa. Co zostało przedstawione, no właśnie na to czekałem, czy Iran jest w stanie wypełniać te funkcje społeczne i nadal finansować te ogromne programy społeczno-ekonomiczne. Odpowiedź tutaj wcześniej spadła tak, że Iran nadal to robi i nie ogranicza ich. Z tego względu, że no poprzez te programy w niejaki sposób kupuje ten spokój społeczny. Należy pamiętać, że ostatnie wystąpienia społeczne, nawet dosyć radykalne, które miały miejsce na przełomie XIX i XX wieku, związane ze strzeleniem samolotu ukraińskiego nad terytorium Iranu, tak, prawda? No to tutaj te kłamstwa rządzących, prawda, niechęć do przyznania się, doprowadziły do tego, że ludzie wyszli na ulicę. No niemniej jednak zostali spacyfikowani bardzo szybko. Tak samo z 2018 roku niepokoje zostały bardzo szybko spacyfikowane. Fala, bym powiedział, strajków, czy też, no bo tu można powiedzieć, że strajków, czy demonstracji związanych z kryzysową sytuacją w różnego rodzaju sektorach gospodarki, zarówno jeżeli chodzi o budżetówkę, bo strajkowali nauczyciele, lekarze, to znaczy mówili, lekarze mówili o różnego rodzaju, prawda, tutaj konieczności reform. Dziękuję panie przewodniczący, widzę, zauważyłem pana wiadomość na temat czasu, więc te niepokoje, czy też to niezadowolenie społeczne związane z aktualną sytuacją ekonomiczną oraz związane z sytuacją, bym powiedział, no taką polityczną i międzynarodowej, nie są wystarczające do tego, by jakieś nagłe, gwałtowne procesy mające na celu obalić reżim teokrację irańską mogły zaistnieć. Nie. Proszę państwa, ta sytuacja, bym powiedział, no dychotomiczne podejście, szczególnie Stanów Zjednoczonych, ale bym powiedział może, że Stanów Zjednoczonych i sojuszników, czyli takie Stany Zjednoczone atakują Iran, ograniczają, nakładają sankcje, Europa tak naprawdę nie wie, co robić, Chiny się patrzą, Rosja sama nie wie, gdyż Rosja ekonomicznie chce współpracować, no ale politycznie już zaczyna być jej nie po drodze z Iranem. Myślę, że tutaj problem stosunków irańsko-tureckich będzie tutaj tak, że element rosyjski się pojawi, bo jest bardzo istotny. Więc zmierzając, prawda, gdzieś tam ku końcowi, chciałbym powiedzieć, że nie ma w Iranie, biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz analizując te procesy, zarówno polityczne, społeczne, no ale także w perspektywie, przepraszam, w szerszym świetle sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji międzynarodowej Iranu, nic nie skłania nam ku raczej, a przynajmniej nie, przepraszam, nic nie skłania ku tezie, żeby Iran mógł, system Iranu mógł się przewrócić, czy też został rozbity, prawda? Nie widzę takiej możliwości. Presja ze strony zewnętrznej oraz na przykład uznanie przez Bahrajn i Zjednoczone Emiraty Arabskie Izraela, prawda, nawiązanie stosunków dyplomatycznych, jakby dają władzy irańskiej temu, prawda, klerykom, czy też no, ajatollahom, tak to nazwijmy, prawda, władze ajatollahów, kolejne argumenty do tego, żeby tłumaczyć, to nie my. No my bronimy, prawda, my bronimy naszego islamizmu, my bronimy regionalnej równowagi sił. My staramy się powstrzymać, prawda, ekspansjonizm zarówno syjonistyczny, jak i amerykański, jak i kolwiek inny. Więc bez jakby tutaj bardzo gwałtownych, niekorzystnych zmian, czy też turbulencji ekonomicznych, nie widzę możliwości, że coś miałoby się zmienić w Iranie. Zapaść gospodarki irańskiej, moim zdaniem, byłaby takim czynnikiem, gdzie ludzie by opowiedzieli się przeciwko rządzącym i jakby dążyli do zmiany tego systemu. Tak na koniec chciałbym dodać, że nawet potencjalna zmiana systemu, nie wiem, jakby ona miała się odbyć, ale po pierwsze, nie ma ludzi, którzy mieliby ją realizować, bo opozycja jest bardzo słaba i naprawdę sfragmentaryzowana. Nawet opozycja w ramach reżimu nie ma pomysłu na to, na liberalizację systemu politycznego. A dwa, siła obecnego reżimu, i to siła komplementarna, bo to jest siła polityczna, tak jak powiedziałem na początku, społeczna, ekonomiczna i militarna jest tak duża,
że no ja nie widzę możliwości, żeby system mógł być zmieniony poprzez czynniki wewnętrzne, a tym bardziej, żeby mógł być obalony poprzez czynniki zewnętrzne. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Czekam na później na jakby komentarze czy też inne pytania. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe wystąpienie. Na pewno dyskusja będzie interesująca, a w międzyczasie z sceny wewnętrznej, gospodarczej i społeczno-politycznej Iranu przechodzimy do części poświęconej sytuacji w regionie. Oddaję głos panu doktorowi Hyrze, który zajmie się sprawami relacji Iranu z państwami Zatoki. Oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Tak jak już zostałem zapowiedziany, opowiem trochę na temat stosunków państw Rady Współpracy Zatoki Iranem. Przy czym na początku trzeba zwrócić uwagę na to, że obecnie sama Rada Współpracy Zatoki jest tworem istniejącym głównie na papierze. Ma to związek z blokadą, jaką w 2017 roku, jaką nałożyły na Katar Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt oraz kilka innych państw, co miało z kolei wynikało między innymi z polityki Kataru wobec Iranu. Na początek parę słów na temat samej organizacji, która działa na arenie międzynarodowej od 1981 roku. I tutaj Iran jawi się jako jedno z państw, które przyczyniło się do powstania organizacji. Wśród takich dwóch ważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na zawiązanie się Rady Współpracy Zatoki, była rewolucja w Iranie i późniejsza wojna iracko-irańska. W kolejnych latach Rada Współpracy Zatoki rozwijała się jako forum działalności politycznej, ekonomicznej i czasem też na polu obronnym. Niemniej jednak w ostatnim czasie, jak już wspomniałem, ta działalność Rady mocno się rozjechała. Choć doroczne szczyty się odbywają, to nie przynoszą żadnych wniosków, nie poszerzają pola działalności Rady Współpracy Zatoki. Po części kryzys, który trwa na forum Rady, wynika po części ze stosunku niektórych państw członkowskich do Iranu, lecz przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, jak Arabia Saudyjska działała na forum Rady, bo to w rzeczywistości działalność Arabii Saudyjskiej sprawiła, że Rada obecnie jest jedynie na papierze. Po arabskiej wiosnie Królestwo Arabii Saudyjskiej zaproponowało, aby współpraca w ramach Rady zacieśniła się. Saudyjczycy postulowali głębszą ingerencję i przekształcenie Rady w Unię Zatoki. To z kolei nie spotkało się z pozytywnym odzewem pozostałych państw członkowskich. Jedynie Bahrajn, który jest mocno zależny od Arabii Saudyjskiej, popierał te zmiany. I po tym mogliśmy zaobserwować, że państwa wchodzące w skład Rady, szczególnie Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, one wystraszyły się potencjalnej dominacji Arabii Saudyjskiej i zaczęły prowadzić bardziej aktywną politykę zagraniczną w oderwaniu od Arabii Saudyjskiej. Z tego też względu Katar ze swoją polityką nie podobał się Saudyjczykom. Saudyjczycy naciskali na to, aby Katar bardziej prosaudyjską politykę prowadził. Z tego też względu mieliśmy w 2014 roku pierwszy kryzys w ramach Rady Współpracy Zatoki. On się zakończył po kilku miesiącach, natomiast kryzys, który wybuchł w 2017 roku, trwa do dziś. Przez to, po tym jak ogłoszono blokadę Kataru, jednym z pierwszych państw, które zaproponowało pomoc
rządowi katarskiemu. Był Iran, który wysłał pomoc żywnościową. Swoją polityką Saudyjczycy odnieśli przeciwstawne efekty od tych, które chcieli. Zamiast doprowadzić do załamania się relacji katarsko-irańskich, sprawiły, że te stały się znacznie, znacznie bardziej intensywne, niż miało to miejsce wcześniej. Choć sytuacja trwa już 3 lata, to jednak Katar utrzymuje dystans w stosunku do Iranu. W pewnych kwestiach ta współpraca jest pozytywna, choć Iran na początku tego roku, najwyższy przywódca Iranu, naciskał na jeszcze głębszą kooperację, szczególnie na polu ekonomicznym. Przy czym Katar, będąc z jednej strony bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, stara się lawirować, mówiąc kolokwialnie, pomiędzy USA a dobrymi relacjami z Iranem. Kolejnym państwem, które należy do Rady Współpracy Zatoki i rozwija bez większych przeszkód swoje relacje z Iranem, jest Oman, który od zawsze był w zasadzie bliskim partnerem dla Iranu. I ta sytuacja wynika z historii. Jest związana nierozerwalnie z sułtanem Kabusem, nieżyjącym już. Otóż sułtan, były już sułtan, miał wielki szacunek do Iranu, bo w latach 70., na początku lat 70., kiedy Kabus został sułtanem, trwała rebelia zufarze i wówczas z pomocą przyszedł szach Iranu. I pomimo rewolucji i obalenia szacha, stosunek Kabusa do Iranu był niezmienny. W czasach, w momentach, kiedy te relacje arabsko-irańskie były napięte, Oman starał się pełnić rolę mediatora i nigdy jakoś szczególnie się nie opowiadał po żadnej ze stron. W tych latach, kiedy rządził Kabus, Oman balansował pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem, chcąc mieć jak najlepsze relacje z jednym i z drugim państwem. O dziwo, Arabia Saudyjska nie starała się narzucać Omanowi swojego punktu widzenia, tak jak to miało miejsce w przypadku Kataru. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że ta sytuacja może się zmienić po śmierci Kabusa, który za swojego życia oficjalnie nie wyznaczył żadnego następcy. Spodziewałem się, że po jego śmierci zarówno Arabia Saudyjska, jak i Iran będą starały się wspierać polityków, którzy byliby czy to prosaudyjscy, czy proirańscy. Natomiast ta zmiana władzy w Omanie przebiegła bardzo sprawnie. Nowy sułtan Omanu, Haitham ibn Tariq, został wskazany przez Kabusa. Zmiana przebiegła tak, dokładnie tak, jak to sułtan Kabus zaplanował. I Oman w dalszym ciągu prowadzi swoją tradycyjną politykę względem i Rady Współpracy Zatoki, i względem Iranu. Kolejnym z państw Rady Zatoki, które utrzymuje dobre relacje z Iranem, jest Kuwejt. Kuwejt też, podobnie jak Oman, jest państwem, które stara się nie angażować zbytnio w istniejące konflikty i też raczej dąży do dyplomatycznego rozwiązywania sporów. W 2016 roku, kiedy saudyjskie placówki dyplomatyczne w Iranie zostały zaatakowane, Kuwejt nie zdecydował się na zerwanie stosunków dyplomatycznych z Iranem i w dalszym ciągu utrzymywał kontakty z reżimem w Iranie. Pomiędzy tymi państwami też
odbywają się w miarę dobre stosunki ekonomiczne. Natomiast na początku tego roku Iran oskarżył władze w Kuwejcie o to, że to z terytorium Kuwejtu wystartowały drony, które w wyniku akcji, których zginął generał Sulejmani. To skończyło się wezwaniem do MSZ-u irańskiego ambasadora. Ale tak jak mówiłem, poza tym incydentem nic tu złego się w tych dwustronnych relacjach nie dzieje. Natomiast dwa pozostałe państwa Rady Współpracy Zatoki, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn, one już prezentują znacznie mniej proirańskie stanowisko, że tak powiem. Emiraty mają wciąż nierozwiązane kwestie dotyczące spornych wysp. Stoją dość blisko po stronie Arabii Saudyjskiej. Natomiast co ciekawe, w 2016 roku, kiedy między innymi Katar zerwał relacje dyplomatyczne z Iranem, to Emiraty jedynie zdecydowały się na obniżenie ich rangi. Natomiast po porozumieniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Iranem spotkało się to z dość agresywną retoryką ze strony Iranu. Tak. Co nie zmienia faktu, że między tymi państwami trwają kontakty polityczne. W ubiegłym roku doszło do spotkania na wysokim szczeblu przedstawicieli Straży Przybrzeżnych Iranu i Emiratów. Tu rozmowa dotyczyła zapewnienia bezpieczeństwa w regionie Ciśniny Ormus. Z kolei Bahrajn, który jest uważany za jedną z prowincji irańskich w dalszym ciągu, prezentuje stanowisko jak najbardziej prosaudyjskie. To z kolei jest bardzo negatywnie odbierane w Iranie. Od 2016 roku oba państwa nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Bahrajn zawiesił także wszelkie loty do Iranu. Natomiast po tym, jak Bahrajn także porozumiał się z Izraelem, to politycy irańscy oskarżyli królestwo o wielką zdradę sprawy palestyńskiej. I na końcu chciałbym jeszcze powiedzieć o największym państwie Rady Współpracy Zatoki, czyli Arabii Saudyjskiej, która w ostatnich latach, szczególnie od 2015 roku, kiedy królem został Salman, a jego syn Mohamed został najpierw ministrem obrony, a obecnie jest już następcą tronu. Od tego momentu pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem mieliśmy bardzo ostrą retorykę. Książę Mohamed mówił nawet o tym, że jeżeli społeczność międzynarodowa nie wpłynie na Iran, to w przeciągu 10 lat dojdzie do wojny saudyjsko-irańskiej. Ta spirala nienawiści się nakręcała. W ubiegłym roku doszło do ataku na saudyjską rafinerię. Doszło do ataku na saudyjską rafinerię i wówczas sprawa stała się bardzo niebezpieczna. Natomiast po tym, jak zginął generał Sulejmani, w Arabii Saudyjskiej zapanował prawdziwy strach. Saudyjczycy zamiast nakręcać tę sytuację, starali się jak najbardziej wyciszyć, podkreślali, że oni nie mieli z tym absolutnie nic wspólnego. I od tamtej pory w podejściu Arabii Saudyjskiej do Iranu panowała bardzo duża cisza. Saudyjczycy w zasadzie nie zabierali głosu na temat Iranu. Oczywiście wpływ na to miała też sytuacja związana z koronawirusem.
Natomiast, co ciekawe, akurat wczoraj rozpoczęła się sesja Rady Szury i podczas niej król Salman w mowie otwierającej sesję wezwał społeczność międzynarodową do przeciwstawienia się Iranowi i do zapewnienia, że państwo to nie wejdzie w posiadanie broni masowego rażenia, co z kolei może się wiązać z wynikami wyborów w Stanach Zjednoczonych i chęcią wywarcia presji na przyszłego prezydenta Joe Bidena. Także bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo za wystąpienie. Jak już powiedziałem na początku, last but not least, pan doktor Karol Wasilewski, który omówi kwestie relacji turecko-irańskich. Oddaję panu głos. Okej, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja postaram się bardzo króciutko o najważniejszych rzeczach i zacznę może w sposób niestandardowy, bo nie polityczny. Dla mnie takim najlepszym sposobem na opisanie relacji turecko-irańskich, a o to zostałem poproszony, jest odwołanie do kultury. I otóż tureckie bajki zaczynają się bardzo często takim stwierdzeniem: bir varmış, bir yokmuş. To trudno jest przetłumaczyć. Oznacza to mniej więcej był, ale go nie było. Czyli jakby pokazuje taki stan kwantowy, gdzie coś jest i nie jest jednocześnie. Co ciekawe, to samo stwierdzenie mamy w języku perskim, jako jaki but, jaki naród. I ono pokazuje, jeśli chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali jedną rzecz z tego wystąpienia, to byłaby właśnie ta rzecz, ono pokazuje tę niejednoznaczność stosunków turecko-irańskich. To jest jednocześnie i współpraca, i rywalizacja. I postaram się Państwa przeprowadzić bardzo szybciutko przez te pola. Tradycyjnie, jak zapewne wszyscy Państwo wiecie, Turcja i Iran to rywale. Wielka historia dwóch imperiów, które ze sobą się biły dość długo. Dość długo trwało ustalanie między nimi wspólnej granicy, ale zostawmy historię za sobą. Kolejna sprawa problematyczna, zwłaszcza po 79 roku, to jest Turcja w NATO, a wreszcie Turcja w XXI wieku jako państwo, które zdecydowało się na rozmieszczenie natowskiego radaru w Kurecik. Radaru, który, przypomnę, był wymierzony między innymi w Iran, chociaż oczywiście Turcja o tym wprost nie mówiła, bo z politycznych przyczyn wolała o tym nie mówić. Do tego stopnia te stosunki turecko-irańskie były naznaczone taką historyczną wrogością, że w Turcji występowało coś, co nazywam paranoją antyirańską. Dlaczego paranoją? Bo czym innym jest się kogoś obawiać, czym innym jest kogoś szanować w związku z tym, że się obawiamy jego potęgi, a czym innym jest na przykład doświadczyć tego, co miałem okazję zobaczyć, jeśli dobrze pamiętam, w 2011 roku, gdy tureckie media zalała taka informacja, czy w zasadzie taka, na dzisiejsze standardy możemy to nazwać informacją, że Iran zamierza stworzyć kurdyjski półksiężyc. I proszę sobie wyobrazić, że tureckim mediom w ogóle nie przeszkadzało to, że na mapkach, które prezentowały z tym kurdyjskim półksiężycem, ten kurdyjski półksiężyc był wykrojony również z terytorium Iranu. Turcy twierdzili, ok, Iran zniszczy również siebie, ale przede wszystkim zniszczy nas. I to doskonale pokazuje, jak do pewnego momentu Turcy naprawdę głęboko obawiali się Iranu i uważali go za po prostu regionalnego rywala. Czy uważają nadal? Tak, ale w ostatnich latach mamy więcej punktów stycznych, coraz więcej punktów stycznych. Pierwsza taka, która najbardziej rzuca się w tej chwili w oczy, to są obawy przed aspiracjami Kurdów zarówno w Iraku, jak i w Syrii, czyli obawami o różnym, powiedzmy, natężeniu. Kolejna kwestia, gdzie te punkty styczne były wspólne, to Syria i rozmowy w formacie astańskim, które miały znaczenie głównie z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego że zarówno dla Turcji, jak i dla Iranu wojna w Syrii jest bardzo kosztowna i dobrze jest ograniczyć koszty spędzane po prostu na tej wojnie. Co ciekawsze i chyba ważniejsze, to była kwestia alternatywnego do zwyczajowych rozwiązań w regionie. Bo co zakłada format astański? On zakłada rzecz podstawową. Wyrzucamy Stany Zjednoczone, bo zarówno Turcja, jak i Iran zaczęły sądzić, że Stany Zjednoczone szkodzą.
W przypadku Iranu to żadna zmiana. W przypadku Turcji to była bardzo duża jakościowa zmiana, która zbliżyła Turcję do Iranu. Wreszcie to, o czym przed chwilą opowiadał dr Hyra, czyli kryzys katarski i wrogość, powiedzmy, wobec państw arabskich, która w Turcji jest widoczna, zwłaszcza w ostatnich latach. Ale czy to oznacza, że te państwa przestały ze sobą rywalizować? No niektórzy tak sugerowali, na przykład w 2017 roku, gdy szef sztabu generalnego Iranu Bagheri odwiedził Turcję, sugerowali, że mamy wreszcie przełom w stosunkach turecko-irańskich i należy zapomnieć o tej wrogości czy o tej rywalizacji podszytej wzajemnym strachem. Otóż nie. Te państwa ciągle rywalizują. I dlaczego wracam do tej metafory kwantowej? Syria. Okazuje się, że państwo, w którym z jednej strony zarówno Turcja, jak i Iran współpracują, no stanowi przeszkody i stanowi pole w rywalizacji, bo oczywiście współpracują na rzecz, powiedzmy, gdzieś tam dalekosiężnego rozwiązania konfliktu, czy na rzecz tego, żeby ograniczyć wpływy Stanów Zjednoczonych w tym państwie, szkodliwe dla obu państw, no ale jednocześnie wiedzą, że zarówno z perspektywy Turcji wpływy irańskie są szkodliwe w Syrii, z perspektywy Iranu nadmierne wpływy tureckie, zwłaszcza po umocnieniu się na północy państwa, są szkodliwe. Kolejna kwestia, która wywołała bardzo dużo kontrowersji w stosunkach turecko-irańskich, to jest turecka polityka w Iraku i kwestia tego, że Turcja zaczęła prowadzić no, taką politykę, nie chcę zagłębiać się w szczegóły, ale w tureckiej polityce zagranicznej bezpieczeństwa zaczęto wdrażać taką strategię znaną dla nas, troszeczkę kojarzącą się z Bushem, kwestię tego, że jeśli zagrożenia są poza granicami kraju, to trzeba zwalczać zagrożenia poza granicami kraju. Skutkowało to tym, że Turcja zdecydowała się uderzać w partię pracujących Kurdystanu na terytorium północnego Iraku. W efekcie nie będę kłamał, bo moim zdaniem bez sensu jest mówienie, ile Turcja ma baz na terytorium północnego Iraku, ale kluczowe jest to, że te kilkanaście albo i kilkadziesiąt baz o różnym charakterze wywołało w Iranie obawy, że Turcja może zyskać bardzo silny polityczny nacisk na władze centralne w Bagdadzie i w związku z tym umocnić się już nie tylko na terytorium północnego Iraku, ale także swój wpływ na politykę całego państwa. Wreszcie ostatnia rzecz, która nie zniknęła nam z radaru, to jest program rakietowy Iranu. Dlaczego Turcja kupiła S-400? Między innymi dlatego, system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, tu powinienem dodać, kupiła od Rosji. Dlaczego? Między innymi dlatego, że uważa, że potencjał rakietowy Iranu jest dla niej zagrożeniem. I wypada zadać na koniec pytanie, czy ta polityka, taka powiedzmy kwantowa, niejednoznaczna, rywalizacji i współpracy będzie trwała? Moim zdaniem tak. Percepcja w samej Turcji raczej się nie zmieni. Mamy oczywiście u władzy w Turcji obecnie środowiska, które nazywamy środowiskami euroazjatyckimi. Są to środowiska, które argumentują, że należy ograniczyć sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami zachodnimi i zbudować, no tutaj są różne wariacje, ale powiedzmy, że jedną z takich wariacji jest euroazjatycki sojusz z Rosją, Iranem, z Chinami. Te środowiska są dość wpływowe, zwłaszcza w tureckiej armii, ale po pierwsze nie na tyle, żeby zniknął aspekt rywalizacji w relacjach z Iranem, a po drugie, no niespecjalnie, mimo swojego całego negatywnego stosunku do Zachodu, są w stanie zerwać całkowicie współpracę z państwami zachodnimi z prostej przyczyny. Tutaj mamy do czynienia z takim dylematem. Te środowiska twierdzą, że Turcja powinna prowadzić politykę niezależną, autonomiczną, zapamiętajcie to państwo jak chcecie. Ale do prowadzenia takiej polityki, która zakłada między innymi budowanie takich niejednoznacznych relacji z Iranem czy z Rosją i ugrywanie na tej niejednoznaczności, potrzebne jest właśnie choćby członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Pytanie pojawia się, co będzie teraz podczas prezydentury Bidena. Konkretnie, czy Turcja będzie próbowała skorzystać na tym odprężeniu? Czy może, jeśli dojdzie do umocnienia się Iranu wskutek zniesienia sankcji, ustanowienia nowego konsensusu w polityce transatlantyckiej wobec Iranu, czy na przykład może poczuje się w związku z tym zagrożona? Tak samo i taką wątpliwością jest również polityka państw arabskich. Być może wyda się to państwu kontrowersyjne, ale w ciągu ostatniego roku w polityce państw arabskich widać bardzo mocną ewolucję, moim zdaniem. Ewolucję, którą można przedstawić na zasadzie, a w zasadzie to Iran mamy jakoś tam powstrzymany,
Natomiast głównym rywalem na tym etapie staje się Turcja. To widać na przykład w polityce Arabii Saudyjskiej, widać to szczególnie w polityce Egiptu, widać to w polityce Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które na przykład idą już tak daleko, że próbują skusić państwa europejskie współpracą przeciw Turcji. Pytanie, co będzie miało miejsce teraz? Czy prezydentura Bidena doprowadzi do tego, że państwa arabskie stwierdzą, aha, jednak znowu Iran musi być tym naszym priorytetem. I znowuż, czy Turcja, która dość mocno cierpi wskutek tej polityki państw arabskich, między innymi gospodarczo ze względu na tak zwany arabski bojkot, czy będzie chciała na tym procesie skorzystać, czy być może będzie chciała, no wręcz przeciwnie, skonsolidować ten, argumentują niektórzy, irańsko-katarski na Bliskim Wschodzie. Wreszcie kwestia napięć regionalnych i percepcji Iranu. Czy tutaj zginie nam przyczynek do rywalizacji? Wątpię. Dla Iranu nadal stanowi zagrożenie pozycja Turcji w Syrii, stanowi zagrożenie pozycja Turcji w Iraku, czy wreszcie to, z czym mieliśmy do czynienia w ciągu zwłaszcza ostatniego miesiąca dwóch, czyli Górski Karabach. Otóż jaki jest punkt styczny tych wszystkich rzeczy? I tutaj chyba doktor Bojarczyk próbował o to zahaczyć. Punkt styczny jest taki, że w tych regionach, czy powiedzmy, że nazwijmy to subregionem, dobrze? W tym subregionie kluczowa staje się współpraca turecko-rosyjska, która, powiedzmy sobie szczerze, coraz mniej uwzględnia Iran. I to jest rozwiązanie, którego Iran od dłuższego czasu się obawiał. To znaczy, że te relacje turecko-rosyjskie, powiedzmy w trójkącie z Iranem, nagle przeważą się na korzyść Turcji, bo po prostu Turcja okaże się dla Rosji zbyt ważna, a na pewno ważniejsza od Iranu. Rzecz ostatnia. Te obawy są dostrzegane w samej Turcji. Proszę wybaczyć to sformułowanie, ale zapewne Państwo wiecie, bo to jest, jeśli rozmawiamy o regionie, to jest dość popularna kwestia. Takim mokrym snem tureckich decydentów jest współpraca z Iranem, jeśli chodzi o politykę kurdyjską. I rzeczywiście w ciągu ostatniego roku, czy w zasadzie w ciągu ostatniego pół roku, doszło tutaj do pewnej symbiozy między Turcją a Iranem. Iranem, który tradycyjnie był niechętny tego typu współpracy. Mówmy się, że to nie jest jakaś super wielka współpraca, bo Iran nie ma w niej interesu, no ale mieliśmy jednak do czynienia z nową jakością, gdzie tureckie uderzenia na Kurdów były, wiemy, że koordynowane z Iranem. I mimo tego, że doszło do tej nowej jakości, Turcy ponownie obawiają się teraz i na przykład w ciągu ostatniego tygodnia czytałem bardzo dużo takich analiz, w których różni autorzy obawiali się, że Iran ponownie, w domyśle, tak jak w przeszłości, zacznie wykorzystywać kartę kurdyjską, czyli zacznie wykorzystywać partię pracujących Kurdystanu do tego, żeby wpływać na turecką politykę, do tego, żeby Turcję zdestabilizować. Podsumowując, nie sądzę, żeby ta dynamika w relacjach turecko-irańskich uległa zmianie. Nadal to będzie właśnie na zasadzie takiej birwarmy, szpiriokmusz. Będą to i rywale, i państwa, które zamierzają ze sobą współpracować. I dziękuję, na tym poprzestanę. Bardzo dziękuję za ciekawe wystąpienia. Jesteśmy już po tej pierwszej części, po części panelowej. W związku z tym otwieram dyskusję i zachęcam do zadawania pytań. Bardzo proszę, jeśli chodzi o kwestie techniczne, bardzo proszę korzystać z przycisku Raise Hand, czy też podnieść rękę, jeśli ktoś ma w polskiej wersji, i ja będę po kolei udzielał głosu. Widzę tu pan doktor Wasilewski podniósł rękę. Bardzo proszę. Okej, to jeśli już mogę od razu, ja mam pytanie do doktora Bojarczyka. Pewnie moglibyśmy długo się spierać nad tą tezą, że nie oddaje się władzy, kiedy ma się tę władzę całkowitą. No Jaruzel pewnie miałby trochę inne zdanie, wie pan tutaj. Natomiast pytanie mam kluczowe do pana. Jeśli jest jeden czynnik, który doprowadził do upadku zarówno polskiej partii komunistycznej, jak i partii komunistycznej Związku Radzieckiego, to antropologowie polityki zgadzają się z reguły, że tym czynnikiem jest niedopuszczanie młodych do systemu. I w sposób naturalny degeneracja tego systemu, bo każdy system, czy to system demokratyczny, który ma akurat tutaj fenomenalne reguły gry, chociaż jak się patrzy obecnie na Stany Zjednoczone, to można to wyśmiać, tak? Ale jednak ma dopracowane reguły dopływu świeżej krwi do polityki.
Czy nie widzi pan jakby w tym zagrożenia dla Iranu, który no niespecjalnie młodymi u władzy słynie i niespecjalnie widać te możliwości awansu politycznego dla młodych, przynajmniej dostanie się do tej wierchuszki? Czy to może być jakiś wskaźnik tego, że no po prostu, nie mówię dziś, nie mówię jutro, nie mówię pojutrze, tak, ale w perspektywie jakiejś, powiedzmy, pięcioletniej czy dziesięcioletniej, ten system może ucierpieć. No przypomnę, że zazwyczaj tutaj też antropologowie polityki zgadzają się, że proces, o którym mówię, miał miejsce i w Związku Radzieckim, i w Polsce przez całe lata 80., tak, więc no 10 lat to już jest perspektywa długofalowa. Dziękuję. Panie dyrektorze. Tak jest, ja tutaj... Wie pan, panie doktorze, no, wywołany do tablicy, chciałbym jednak tutaj, jak pan porównuje Iran oraz upadek, bym powiedział, władzy komunistycznej z nazwy w Polsce, prawda? Więc w Polsce by raczej był to wyraz niezadowolenia społecznego oraz organizacji ruchu opozycji, tak, przeciwko reżimowi, ale także był to jakby wyraz układanki międzynarodowej, no bo to nie Polacy obalili system i bez zgody ZSRR, prawda, oraz turbulencji w ramach, to znaczy wewnątrz samego ZSRR, nie sądzę, żeby demokratyzacja Polski była możliwa. Przypomnę tutaj wizytę Margaret Thatcher w Polsce pod koniec lat 80., prawda, gdzie Margaret Thatcher sprzeciwiała się jakby upadkowi zimnej wojny i pytała się naszych polityków, ale także Sowietów, co w ogóle się dzieje. W Iranie, jeżeli chodzi o partycypację w systemie politycznym, no, wskazałem na te dwie ścieżki, prawda? Jedna strona jest ta ścieżka teokratyczna, z drugiej strony mamy ścieżkę militarną. Z tego względu, że obecnie no, moją tezą tutaj promowaną jest, że mamy dwie możliwości, to znaczy istnieją dwie te główne siły. Albo szyickiego kleru, no i tutaj sam system, prawda, awansu w ramach tej grupy, on jest nie tylko, bym powiedział, religijny, ale i społeczno-ekonomiczny, no bo kto ma jakie powiązania rodzinno-ekonomiczne z kim, to jest dosyć, bym powiedział, nietransparentne, ale łatwe do prześledzenia. No tutaj nawet Haddad, nie wiem, polityk taki jak i Haddad Adel, prawda, a jego funkcjonowanie nie tylko polityczne, ale jako zięcia najwyższego przywódcy, no to pokazuje, prawda, jakby te zależności. Z drugiej strony ten ferment, czy też bym powiedział polityczny, jeżeli chodzi o partycypację młodych, no młodzi mogą tutaj, no i mamy także w ramach Korpusu Strażników Rewolucji dość istotne zmiany personalne. Nie powiem, że biorą całość władzy młodzi, ale bym powiedział, że to jest już ten, że to już jest, zaczyna to być ten, bym powiedział, szereg porewolucyjny. Jeżeli by popatrzymy na strukturę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także polityków, przepraszam, może urzędników średniego i wyższego szczebla, no to mamy do czynienia z istotną zmianą pokoleniową. Ta zmiana pokoleniowa dotyczy całego aparatu irańskiego, gdzie młodzi, oczywiście lojalni w stosunku do systemu, uzyskują uczestnictwo, czy też stają się uczestnikami, bym powiedział, aparatu władzy. Nie sądzę, w Iranie to, na co wskazałem, są takie główne problemy, że brak opozycji i jakby jasnej wizji, nie wiem, modyfikacji czy systemu, czy też ewolucji systemu, no bo jeżeli obalamy wszystko, no to tworzymy na gruzach jego i no tutaj nie widzę takiej możliwości, a sama ewolucja, czy też transformacja systemu poprzez czynniki wewnętrzne wydaje się nierealna, bo system skonstruowany jest, no zarówno konstytucyjny, jak i ten nieformalny, skonstruowany jest na pewnych założeniach i modyfikacja tych założeń doprowadza do, bym powiedział, abrogacji całego systemu, tak? czyli jego upadku. Czyli nie możemy zmieniać coś, co jest fundamentem, no bo to skutkuje zmianą całego systemu. A modyfikacje niefundamentowe, tak, nie dotyczące fundamentów, są tak naprawdę prowizoryczne i one nie mają żadnego
takiego brzemiennego w skutki jakby rezultatu, tak? Rezultatu dla całości tego systemu. Więc ja bym tutaj podejrzewał, no i presja ze strony zewnętrznej, którą mieliśmy, jeżeli chodzi o Polskę i niewydolność Polski ekonomiczną, także niewydolność ekonomiczną ZSRR, no to tutaj w przedstawieniu, w prezentacji, prawda, pierwszej zostało pokazane, że pomimo tej ogromnej presji ekonomicznej ze strony Stanów Zjednoczonych, nałożonych ograniczeń, nie tylko w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim w kontaktach z innymi państwami, przekształcenie, czy też no, zaimplikowanie różnych rozwiązań, prawda, bym powiedział, nie otwartorynkowych, tak jak było powiedziane, barter, tak, handel, prawda, na przykład z Indiami, tutaj charakteryzuje stosunki z Indiami, charakteryzują się wymianą barterową, więc ja nie uważam, że tutaj, no, pan doktor powołuje się na antropologów politycznych wskazujących, że gdzieś ta zmiana może zaistnieć. Ja bym powiedział, że dopóki reżim w Iranie jest w stanie sponsorować te ogromne programy społeczno-ekonomiczne, gdyż jakakolwiek manipulacja doprowadza do jednoznacznych wystąpień antysystemowych, więc bez przekształcenia systemu ekonomicznego, bez otwarcia tego systemu ekonomicznego nie ma możliwości, by uzyskać wpływ, by doprowadzić do zmian politycznych. Czyli tak naprawdę do czego zmierzam? Same zmiany polityczne bez transformacji systemu ekonomicznego są nierealne, a społeczeństwo nie chce zgodzić się na zmiany ekonomiczne, których jest duża część jest beneficjentem tego socjalistycznego systemu subsydii. Więc mamy do czynienia z dwoma różnymi jakby tutaj żądaniami ze strony społeczeństwa. Z jednej strony no, części społeczeństwa, jest tutaj chęć liberalizacji systemu politycznego, a z drugiej nadal funkcjonowanie w takim, bym powiedział jeszcze raz użyję, no, socjalistycznym systemie ekonomicznym. One są te żądania, czy też te jakby te tendencje są przeciwstawne sobie. Bo jak powiedziałem, model chiński, który na przykład w Iranie jest implikowany, tak? Czyli i to jest właśnie ta rola SEPA, gdzie ogromne koncerny, bym powiedział, kontrolowane przez kleryków, czy też przez strażników rewolucji, one uzyskują coraz większą rolę na procesy ekonomiczne w państwie, więc tak naprawdę brak tych pozareżimowych czynników ekonomiczno-politycznych no, doprowadza do tego, że no, nie widzę możliwości zmiany systemu z wewnątrz, a jeszcze raz powtórzę, presja z zewnątrz i brak zdecydowania ze strony głównych aktorów światowych, tutaj brak jedności no, uniemożliwia jakby no, nawet zaimplikowanie tutaj jakby interwencji militarnej. No, Iran to nie Irak, prawda? I to zawsze powtarzam i nie wydaje mi się, żeby to mogło zaistnieć. Korzystając jeszcze tutaj, że mam głos, chciałbym tutaj odnieść się do wystąpienia, jeżeli chodzi doktora Chyry, który mówił o stosunkach z państwami arabskimi. Ja bym chciał tutaj może, co pan doktor sądzi, opisał pan tutaj wrogie, czy konfliktowe stosunki z Arabią Saudyjską. A jak pan widzi tutaj raczej tą jedność, czy też właśnie rozbicie arabskie, a Iran, prawda? Bo mamy tutaj problem nie tylko Syrii, bardzo istotny, ale także Libii, no i przeciwstawne stanowiska różnych państw arabskich w stosunku do tych dwóch umiędzynarodowionych konfliktów, gdzie Iran, no jeżeli chodzi o Libię, to sytuacja jest tutaj dosyć inna, ale szczególnie jeżeli chodzi o Syrię, ale także o problem kurdyjski, czy też kwestię Izraela, Iran moim zdaniem dość dobrze lawiruje pomiędzy różnymi państwami arabskimi i stara się rozbijać jeszcze bardziej tą no nie jedność arabską, ale nawet w ramach tych sojuszy arabskich wobec tych konfliktów jakby no, umiejętnie dość gra na arenie regionalnej. To tyle z mojej strony. Pan doktor Chyra, czy zechce pan się odnieść? Oczywiście. No tak jak doktor Bojarczyk zauważył, ta jedność arabska jest
rozbijana przez Iran. Natomiast to nie tylko polityka Iranu ma na to wpływ, bo sami Saudyjczycy agresywną polityką sprawiają, że państwa arabskie się wolą szukać sojuszników gdzie indziej, bo Arabia Saudyjska w pewnym momencie z państwa bardzo racjonalnego, które mocno było zaangażowane w działalność dyplomatyczną, stało się państwem nieprzewidywalnym, które jest w stanie pójść na wojnę, nie licząc się z kosztami i konsekwencjami. Także tej jedności arabskiej jako tako no, trudno się obecnie doszukiwać. Natomiast Arabia Saudyjska też już nie wydaje się, żeby starała się budować jedność wszystkich ich Arabów, tylko buduje sojusze w zależności od potrzeb. I tak w przypadku blokady Kataru były inne państwa, w przypadku wojny w Jemenie są inne państwa, a w Syrii jeszcze z kim innym Saudyjczycy współpracują. Także jako takiej jedności arabskiej no, w tej chwili nie ma mowy, no i wpływ na to mają dwa czynniki, to co pan doktor Bojarszyk powiedział, czyli umiejętna polityka Iranu, no a także no, nieprzewidywalność saudyjskich decydentów. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Czy spośród publiczności, bądź również spośród panelistów, są jakieś pytania? Tak jak mówiłem, proszę użyć przycisku raise hand i będę udzielał głosu. Jeśli nie ma pytań, to ja sobie pozwolę zadać pytanie panu doktorowi Wasilewskiemu. Z pana wystąpienia, jak również przyznam, że również z mojej wiedzy, wynika, że właściwie każdy obszar geograficzny na Bliskim Wschodzie, tym szerzej pojętym wraz z Kaukazem, jest obszarem konkurencji między Turcją a Iranem. Czy będzie to Kaukaz, czy będzie to polityka w Iraku, czy będzie to Syria. Wszędzie tam mamy, wydaje mi się, do czynienia z no, sporem konfliktu. To takim, jak pan na początku swojego wystąpienia wspomniał, no, motywowanym historycznie. Obydwa imperia walczyły o granice, teraz można powiedzieć, że obydwa ośrodki władzy walczą o wpływy. Jedynym trudno powiedzieć, żeby chlubnym wyjątkiem, jest Kurdystan. I na ile w chwili obecnej te relacje turecko-irańskie są, wydaje mi się, poprawne z tego powodu, że zostało jeszcze w regionie sporo miejsca plus obydwie strony za większe zagrożenie uznają państwa arabskie, w szczególności w przypadku Iranu będzie to Arabia Saudyjska. I na ile w przyszłości, jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować swoją politykę zwrotu ku Pacyfiku, na ile w niedalekiej przeszłości ta, jak na razie, może nie współpraca, ale to zachowanie pewnej odległości może się przerodzić w bardziej w stronę konfliktu na miarę obecnych relacji między Arabią Saudyjską a Iranem. Okay, dziękuję. Dziękuję również doktorowi Bojarczykowi za odpowiedź na pytanie, bo tutaj mu pisałem, ale nie wiem, czy on to widzi. Pytanie kobyła i nie sposób na nie bardzo szybko odpowiedzieć. Natomiast jeśli mam już szybko odpowiadać, nie sądzę, żeby to się przerodziło na tym etapie w konflikt z prostej przyczyny. On nie jest w interesie obu stron, to po pierwsze. Po drugie, obie strony zupełnie inaczej, pozwolę sobie użyć tego uproszczenia, niż my postrzegają świat. I zarówno Turcja, jak i Iran ma głęboko zakorzenione przekonanie o zmieniającej się architekturze porządku międzynarodowego.
To jest coś, co u nas też się pojawia, tak? Bo my też cały czas mamy takie debaty. Z tym, że zwracam uwagę na jedną rzecz. U nas te debaty w zasadzie są takie, co się z tym porządkiem międzynarodowym dzieje. I zastanawiamy się na przykład wciąż, jak 4 lata temu tak naprawdę, czy Stany Zjednoczone tylko słabną, czy się tylko wycofują. Natomiast w Turcji i w Iranie, z tego co widzę, ta debata przybiera trochę inny wymiar. To się już dzieje. To się już stało. To jest koniec tego porządku. Za chwilę będzie nowy porządek międzynarodowy. Porządek, który, tu odwołam się do tureckiego myślenia o świecie, znowu zakłada tę kwantową rzeczywistość. My możemy mieć takie relacje z każdym państwem. To znaczy i problematyczne, i bezproblematyczne. Coś, co nam się wydaje logiczną bzdurą, w tureckiej polityce zagranicznej na przykład jest nazywane kompartmentacją, tak? I to jest pojęcie zaczerpnięte z biologii. Moim zdaniem od razu powiem, to jest metodologiczna bzdura, bo po prostu w stosunkach międzynarodowych tak relacje nie wyglądają, tak? To znaczy w stosunkach międzynarodowych trzeba zlekceważyć pewne problemy, żeby móc utrzymywać stosunki nadal, tak? I dla przykładu, co mam na myśli konkretnie. W lutym prawdopodobnie Rosja zabiła około 40 tureckich żołnierzy w Idlibie. I Turcy nazywają to, że ich stosunki turecko-rosyjskie nadal trwają bez większych problemów, nazywają to kompartmentacją. Nie w rzeczywistości. Turcja musiała przełknąć dość dużą utratę prestiżu i było to możliwe wyłącznie dlatego, że na przykład ośrodek rządzący Turcji otrzyma kompletnie scenę medialną pod butem. W innych przypadkach, w stosunkach międzynarodowych mielibyśmy może nie wojnę, ale doszłoby do poważnego regresu w tych relacjach. I okej, ale ten sposób myślenia jest realny. Oni rzeczywiście myślą w ten sposób, że są w stanie utrzymywać stabilne relacje w ten sposób. I z tego punktu widzenia nie sądzę, żeby tutaj mogło dojść do wielkiej konfrontacji turecko-irańskiej. Pewnie eksperci od regionu dodaliby coś takiego, zwłaszcza ci, którzy mają gdzieś tam z przodu, czy lubią nazywać siebie geopolitykami, że wręcz przeciwnie. Turcja i Iran są skazane na współpracę. Bo jeśli mamy politykę Amerykanów, którzy wycofują się z regionu i którzy wyraźnie stawiają na, jak mieliśmy za administracji Trumpa, jakiś sojusz państw arabskich, który nam się wydawał do niedawna bardzo egzotyczny, i on nadal jest tak egzotyczny, jak tutaj panowie przed chwilą, panowie Bojarczyk i Hira wykazali, tak? To znaczy ciągle państwa, takie jak Iran, potrafią ugrywać, rozgrywać różnice między państwami arabskimi. Ale jednak mamy na przykład rzecz bezprecedensową, no bo to, że Liga Państw Arabskich powołuje na wniosek Egiptu komisję do spraw ministerialną, dodam komisję do spraw ingerencji tureckiej w sprawy wewnętrzne państw arabskich, no to jest sprawa bezprecedensowa, nie? I ci ludzie, którzy nazywają się geopolitykami, mówią, że skoro kształtuje się taki blok, a w dodatku Stany Zjednoczone we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego stawiają na Cypr, Izrael, Grecję, w domyśle Egipt, no to naturalnie musi powstać sojusz Turcja, Iran, Katar, Bractwo Muzułmańskie. To jest ten geopolityczny determinizm też bardzo... Ja jestem co do tego determinizmu przekonany, ale o jeszcze jednej rzeczy chciałbym Państwu powiedzieć, bo jest coś, co każe mi być tutaj pokornym wobec wypowiadania ostrych sądów, chociaż zacząłem to wystąpienie od powiedzenia, że nie sądzę, żeby coś takiego miało się wydarzyć. Turcja prowadzi taką politykę, którą ja lubię nazywać wirującym derwiszem. To znaczy, to jest kolejna rzecz, która nam się może wydawać logiczną sprzecznością. Ale Turcja odnajduje harmonię w prowadzeniu właśnie takiej niespójnej polityki zagranicznej. W zmienianiu sojuszy, w rozgrywaniu sojuszy, w których uczestniczy, tak? W rozgrywaniu Rosji przeciwko Stanom Zjednoczonym. Przykładowo, tak? I w związku z tym, to jest drugi element, o którym już Państwu powiedziałem, że Tayyip Erdoğan ma ogromną władzę w Turcji. A w związku z tym może dokonywać niemal każdego zwrotu w polityce. Niemal, bo są takie zwroty na przykład w polityce kurdyjskiej, o które będzie trudno. Ja nie wykluczam, że na przykład Turcy zdecydują, że skończył się czas wykorzystywania takiej, jak oni to nazywają, próżni strategicznej czasów Trumpa, i przez najbliższy czas będzie korzystnie nam związać się bliżej ze Stanami Zjednoczonymi. Ale jeśli miałbym jakoś szansę na to mierzyć, to powiedziałbym, że to jest 10% szans, bo to by, żebyście Państwo mieli świadomość tego, znaczy jak głęboka byłaby to zmiana,
to jest po prostu zanegowanie wszystkiego, co się dzieje w tureckiej polityce zagranicznej w ostatnich 5 latach. I tak, to może zakończę. Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź na pytanie Kobyły. Od siebie jeszcze pozwolę może nie tyle dodać, co skomentować, że w Iranie sprawa zarówno kontroli mediów, jak i podejścia do polityki zagranicznej i przełykania gorzkich pigułek jest bardzo zbliżona. Oczywiście w Iranie przy każdej możliwej okazji podbija się propagandową piłeczkę, ale ze względu na kontrolę mediów jest możliwym kontrolowanie dyskursu. W związku z tym na przykład w przypadku obecnego, chociaż już można powiedzieć na tymczasowo przynajmniej wygaszonego konfliktu między Azerbejdżanem a Armenią, gdzie Iran był od zawsze, zwłaszcza przez geopolityków, uważany za sojusznika Armenii, nie pojawiło się zadrażnienia w relacjach między obydwoma państwami. Tutaj widzę, że pan doktor Bojarczyk podnosi rękę. Oddaję panu głos. Już, dziękuję. Też właśnie pan tutaj podjął temat, prawda, konfliktu o Nagorno-Karabach, prawda, i rolę. Ja chciałbym może tutaj, chciałbym zapytać się wszystkich uczestników, co sądzicie, po pierwsze, panowie, o tym zmieniającym się właśnie, o zmieniających się sojuszach taktycznych, prawda, no bo to, co pan tutaj powiedział o tym, że Iran popierał program Iranu, to znaczy propozycja Iranu pokojowa, którą no de facto Rosja gdzieś tam wzięła pod uwagę, ale no odrzuciła, prawda, no bo i powtórzyła swoją propozycję, która była jakby kalką irańskiej, więc tutaj to, że te zdobycze Azerbejdżanu zostaną, prawda, przy Azerbejdżanie, co jest powodem no ogromnych niepokojów społecznych i no wystąpień społecznych w Armenii, tak, która jakby tutaj społeczeństwo no nie chce zgodzić się na to, no i moim zdaniem no takie porozumienie, prawda, no nie wiem, no, czy to pokojowe, czy też jakby rozjemcze i tam wysłanie sił, no, to znaczy już te siły tam docierają, prawda, rosyjskie, prawda, jakby rozjemcze, no to znowu doprowadzi do tego, że za ileś lat ten konflikt może odżyć, prawda, w dużym stopniu, no bo tutaj jeżeli jedna strona jest kompletnie niezadowolona, no, to mamy do czynienia tutaj z Wersalem, prawda, gdzie Niemcy dążyli do rewizji tego, ale chodzi mi o to, jak tutaj panowie byście określali, tutaj szczególnie do doktora Wasileckiego, także, że jak tutaj ten sojusz turecko-rosyjsko-irański, prawda, gdzie Irańczycy no, stoją także na pozycji no, tutaj niedotykania tego konfliktu, lepiej go załagodzić, gdzie Azerbejdżan i Turcja no, zyskały na tym, prawda, Iran tutaj się zgodził na otwarcie tego przejścia, prawda, tego przejścia, które było no, pod kontrolą armeńsko-irańską. Czyli jakby zmiana tego zachowania Iranu z pozycji proarmeńskiej, no bo to Rosja także to stara się tutaj stabilizować, to jest raz. Jak widzicie tą układankę regionalną, jeżeli chodzi o zmiany, jeżeli chodzi o działania głównie Iranu, Turcji i Rosji w regionie poprzez pryzmat tych ostatnich wydarzeń? A drugie moje jakby pytanie jest tutaj do moderatora, prawda? Chodzi mi o gospodarkę irańską, i taki political fiction, pytanie z serii, prawda? No bo przedstawiłeś tutaj bardzo fajne dane i to bardzo pogłębione, no to z różnych źródeł. No i tak chciałbym, żeby może, czy identyfikuje pan granicę gdzieś ekonomiczną, taką, gdzie co musiałoby być, jakie te wskaźniki makro i mikroekonomiczne musiałyby być jak marne, prawda? No one są odzwierciedleniem stanu gospodarki, czyli co musiałoby się wydarzyć, żeby Irańczycy w końcu powiedzieli, że dość, prawda, pod względem ekonomicznym i że gdzie? No bezrobocie 60%, nie wiem, inflacja 170%, no już to mieliśmy, prawda, już to mieliśmy może nie bezrobocie, ale inflację i jak duże są rezerwy te możliwości Iranu, bo to, co pan słusznie wskazał, że Iran nie jest uzależniony
uzależniony od ropy naftowej, prawda? Że te 9%, które stanowią, ja bym powiedział, że trochę więcej, no bo nie wiemy tak naprawdę. Do 15. Do 15, prawda? No dodać do tego gaz, kurczę, no to mamy tam nie więcej niż 20%, prawda? To biorąc pod uwagę inne państwa Zatoki Perskiej, gdzie no, sięga to 60-70% nawet, no to tutaj mamy do czynienia z gospodarką taką no, komplementarną, wielosektorową, tak? która pomimo nacisków ze strony środowiska zewnętrznego i poprzez swój ogromny potencjał wewnętrzny, gdzie produkuje na rynek wewnętrzny ogromną ilość rzeczy, no Iran importuje bardzo dużo, no ale nie można powiedzieć, że jest państwem samowystarczalnym, ale no dąży sukcesywnie gdzieś do wykształcenia tego może słabych jakościowo produktów, nie wiem, technologicznych, prawda? Oprócz tego high-tech wysokiego, który no, służy do nie, budowy potencjału nuklearnego czy też militarnego, ale no, pod względem żywnościowym oraz innymi, no i tam całkiem dobrze sobie radzi. Więc moje, no ale powtórzę, gdzie, czy gdzieś lokalizuje pan tą granicę? Dziękuję bardzo. To może po kolei oddam głos doktorowi Wasilewskiemu i w dalszej kolejności odpowiem na drugie pytanie. Panie doktorze, zechce pan się ustosunkować? Tak, ja może poproszę doktora Bojarczyka, żeby w razie czego interweniował, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem pytanie. Bo pytanie jest o w zasadzie naturę tego związku, tak, między Rosją a Iranem i Turcją w perspektywie, co dzieje się, w perspektywie tego, co dzieje się w regionie, tak? Czy... Tak, chodzi mi poprzez to, co na Górno-Karabach, prawda, i ostatnie wydarzenia i ten zmieniający się jakby to, że Turcja współpracuje z Iranem, prawda, i z Rosją i że Iran tutaj jest jakby pomijany, prawda, no ale ten sojusz, to co pan powiedział, że no Turcja jest ważniejszym dla Rosji graczem niż Iran pod względem ekonomicznym, no ale także tym taktyczno, średnio taktycznym bym powiedział, więc może chodzi mi o taką szybką analizę na Górno-Karabacha, zmieniające się role tych trzech państw w regionie w stosunku do siebie nawzajem, prawda, o to mi chodzi. Jeśli w ogóle miałbym wskazać najważniejszą zmianę w tych stosunkach, to byłoby to, co wskazałem, tak? To znaczy, że Turcja umacnia się względem Iranu i uważam tę zmianę za dość istotną, bo jeszcze na przykład, przepraszam najmocniej, muszę podłączyć ładowarkę, bo za chwilę nas rozłączy, no ale takie są ulotki. Nowa normalność. No. Tak, dobrze, jestem i już nas nie rozłączy. Jeśli chodzi o bardzo prozaiczną rzecz, porównanie na przykład polityki Turcji i Iranu, powiedzmy do 2018 roku, używając tej kliszy mocarstwo regionalne. I Turcja, i Iran spełniały kryteria takie definicyjne w stosunkach międzynarodowych mocarstwa regionalnego. Ale gdyby dodać do tej definicji, która mówi o tym, że mocarstwo regionalne to jest państwo, które może oddziaływać w regionie, dodać kryterium efektywności, no to Iran tutaj wypadał zdecydowanie do tego stopnia dobrze, że można było powiedzieć, że to Iran jest prawdziwym mocarstwem regionalnym, a Turcja nie. W ostatnich 2 latach doszło do takich zmian, że no mam wrażenie, że to Turcja staje się, nie chcę powiedzieć, że bardziej efektywna od Iranu, ale że właśnie to, co powiedziałem, dla Rosji staje się ważniejszym partnerem. Tylko proszę pamiętać o jakby kontekście tego wszystkiego. Turcja jest dla Rosji ważniejszym partnerem, bo przy okazji spełnia jeszcze jeden bardzo ważny cel. Spełnia cel destabilizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to nie jest tak, że Rosji zależy na tym, że Turcja umacniała się w regionie kosztem Iranu. Nie, Rosji to po prostu nie przeszkadza. I wracając do pytania o Górski Karabach, no zwróćmy uwagę na to, że teraz z tego, co widzę od tych 2 dni analitycy głowią się nad pytaniem, kto tu w zasadzie wygrał. Bo całą batalię o Górskim Karabach w ciągu ostatnich 6 tygodni podsumowywaliśmy czymś takim jak bezprecedensowe sukcesy Turcji. Bezprecedensowe sukcesy Azerbejdżanu dzięki Turcji. Turcja realizuje swoje cele. Nagle się okazuje, że weszli Rosjanie i w zasadzie to Rosjanie są tutaj zwycięzcami, prawda? Czyli jeszcze raz, ważniejszym partnerem, ale na pewno Rosji nie zależy na umacnieniu regionalnie Turcji względem Iranu. I to jest tak, jakbym miał opisać tę układankę w trójkącie. Tylko jeszcze raz proszę, żeby pan doprecyzował, czy aby na pewno zrobiłem to, co miałem zrobić, bo nie jestem przekonany. Nie, no tak, no, rozszerzył pan tutaj, no bo chodzi, to nie jest tylko, prawda, ja to chciałem na Nagorno-Karabach, ale to nie, świetnie, nie, dziękuję, no, o to mi chodziło. W głównej mierze. Cieszę się, że coś się udało uchwycić w takim razie.
Dobrze, to teraz ja odpowiem na pytanie o granice ekonomicznej wytrzymałości irańskiego systemu politycznego, irańskiego społeczeństwa. No to trudne pytanie, jak zresztą chyba większość, jeśli nie wszystkie, które tutaj padły. Iran przechodził w ciągu ostatnich 40 lat różne koleje losów, począwszy od oczywiście rewolucji, która wywróciła niemalże wszystko do góry nogami, później bardzo krwawy konflikt z Iranem, który pozwolił okrzepnąć tejże rewolucji i zbudować, może nie w 100%, ale na pewno mocno kontrybuował do mitu założycielskiego republiki. Więc no, trudności już były, ale te trudności nie były przeżywane przez młode pokolenie, które w tym momencie jest coraz liczniejsze po prostu w Iranie. Z tym, że pozostaje kwestia tego, czy ewentualne niezadowolenie z sytuacji ekonomicznej zostanie przekute na jakiś masowy ruch społeczny z liderem. Wydarzenia z 2009 roku, wydarzenia z tak zwanego zielonego ruchu pokazały, że niezbędne jest przywództwo i jakaś w miarę wykrystalizowana agenda polityczna, wokół której można by po prostu protestować, przy czym też system, reżim odpowiedział bardzo zdecydowanie. Więc granica, jedna z granic ekonomicznej wytrzymałości będzie na pewno przebiegała na polu zdolności państwa irańskiego do, po pierwsze, kontynuowania bardzo szerokiego i bardzo drogiego programu wydatków socjalnych z jednej strony, z drugiej strony do utrzymania w połączeniu z tym pierwszym podpunktem, do utrzymania ideologicznej spójności wewnątrz systemu, czyli krótko mówiąc w ramach SEPAH. Armia tutaj jest bardziej drugorzędna, ale też istotna. Krótko mówiąc, no, póki rząd irański będzie w stanie płacić żołd Gwardii Rewolucyjnej i policji, tak długo system się utrzyma, bo w mojej ocenie nie ma szans na obecnie, przynajmniej w perspektywie najbliższych lat, nie ma szans na powstanie spójnej siły opozycyjnej, będącej w stanie zaproponować społeczeństwu irańskiemu alternatywę. Zwłaszcza, że nie mówimy tutaj, trzeba pamiętać o naturze państwa irańskiego, tutaj nie mówimy o sytuacji, kiedy ludzie wychodzą na ulicę, blokują główne arterie miast przez miesiąc, a później reżim się poddaje. Zmiana reżimu w Iranie nie będzie w ten sposób wyglądała. W związku z tym jest potrzebny po pierwsze bardzo mocny, bardzo jasny i bardzo inkluzywny przekaz polityczny, który będzie w stanie pociągnąć ze sobą masy, które dla tegoż lidera zaryzykują, nie bójmy się wielkich słów, zaryzykują życie. Irańska policja do tłumienia zabieszek no, używa pełnego spektrum środków przymusu bezpośredniego, czyli krótko mówiąc, może po prostu zacząć strzelać. I biorąc pod uwagę bardzo dużą polaryzację w społeczeństwie irańskim, to też niekoniecznie wysadzi z siodła reżim. Nie musi wywołać oburzenia na tyle dużego, żeby doprowadzić do de facto drugiej rewolucji. Jeśli zaś chodzi o jakieś takie bardziej wymierne określenie tych granic, no to z moich wyliczeń, które mam nadzieję, że są wiarygodne, no ale jak już wspomniałem na wstępie swojego wystąpienia w przypadku Iranu i statystyki, no ciężko jest oddzielić propagandę od rzeczywistości, a te dwie z kolei od po prostu ordynarnego kłamstwa i nadużycia. Ale z moich wyliczeń dosyć ostrożnych wynika, że przy zachowaniu obecnego poziomu wydatków i odcięciu jakichkolwiek dochodów z zewnątrz, rządowi, no właśnie tyle rządowi, co reżimowi,
Starczy pieniędzy na co najmniej 4 lata funkcjonowania na aktualnym poziomie. Iran, jak zresztą sam pan doktor wspomniał, nie jest krajem samowystarczalnym ekonomicznie, nie jest autarkią, zresztą nawet Korea Północna chyba nią nie jest w 100%, ale jest krajem w dużym stopniu samowystarczalnym. Oczywiście w zależności od roku, w zależności od wysokości zbiorów, w zależności od pogody i tak dalej, ale generalnie samowystarczalność kluczowa, czyli samowystarczalność żywieniowa Iranu oscyluje w granicach 80 do 90%. Czyli co to znaczy? No to znaczy tyle, że o ile nie będzie miała miejsce jakaś katastrofa naturalna typu ogromna susza w skali całego kraju, masa powodzie i tak dalej, to Iran z grubsza rzecz biorąc będzie w stanie się sam wyżywić, co daje reżimowi bardzo duże pole manewru, bo po prostu można stosować zarówno elementy twardej polityki ekonomicznej typu racjonowanie pewnych produktów spożywczych, jak i również manipulację cenami tychże. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy Iran zostanie całkowicie odcięty od jakichkolwiek wpływów. Iran jest bardzo, bardzo prężnym eksporterem. I to nie chodzi tylko o ropę naftową czy gaz, ale również o materiały budowlane, stal i tym podobne kwestie. Pod względem, między innymi dzięki sankcjom i dzięki izolacji Iranu, Iran rozwinął bardzo, bardzo prężny zarówno sektor usługowy, jak i produkcyjny. Z wyjątkiem tych najwyższych technologii, Iran jest w stanie wyprodukować właściwie wszystko, od maszyn budowlanych poprzez samochody na urządzeniach elektronicznych skończywszy. Owszem, one będą miały nieporównywalnie mniejszą jakość niż sprzęt, który mógłby zostać importowany, ale będzie krajowy, więc pieniądz będzie krążył w ramach gospodarki. Więc tutaj tak na tyle, na ile jest to możliwe, żeby jednym zdaniem odpowiedzieć na pana pytanie, to Iran, o ile nie będzie zmuszony na masową skalę importować żywności, to raczej nie upadnie z powodów ekonomicznych. Chyba że w międzyczasie jakimś cudem, bo w tym momencie jest to, jak mówiłem, w mojej ocenie niemożliwe, jakimś cudem pojawi się charyzmatyczny lider na miarę Ajatollaha Chomeiniego z lat 60., który będzie w stanie trafić do potężnej rzeszy niezadowolonych. Z tym, że oczywiście cały czas trzeba się liczyć z tym, że Republika Islamska cieszy się autentycznym, szczerym i religijnym również poparciem. Pytanie, jakiej części społeczeństwa? No ja tak szacuję na 30-40% solidnych zwolenników, więc jest to potężna siła, która jest w stanie dać, używając całego aparatu państwa, jaki ma do swojej dyspozycji, dać odpór wszelkim tendencjom rewolucyjnym. Mam nadzieję, że moja odpowiedź była o tyle zrozumiała, co wyczerpująca. Dziękuję bardzo. Tak, jak najbardziej. Czy są jeszcze jakieś pytania może spośród publiczności? Nie widzę. Spośród naszych panelistów również. W związku z tym, skoro nie ma więcej pytań, pozwolę sobie na kilka słów podsumowania, idąc po kolei. Jeśli chodzi o kwestie gospodarki Iranu, to Iran jest daleki od bankructwa i jeszcze długo, długo będzie w stanie funkcjonować nawet przy obecnym reżimie sankcyjnym i nawet w warunkach kryzysowych. Jeśli chodzi o kwestie polityki wewnętrznej, to tak jak pan doktor Bojarczyk stwierdził, trudno też oczekiwać, że w najbliższych czasach ulegnie zmianie system władzy. Nie można oczekiwać, że system w jakiś sposób upadnie, chociaż cały czas, bo nawet jeśli ewoluuje,
to w ramach wyznaczonych przez założycieli, przez fundatorów tego systemu granic. Jeśli chodzi o kwestie regionalne, to mając na uwadze wystąpienie pana doktora Chyry, Rada Współpracy Zatoki jako jednolite, zunifikowane ciało, pomimo wysiłków, a właściwie dzięki wysiłkom Arabii Saudyjskiej, istnieje tylko na papierze. Nie ma jednolitego frontu państw arabskich, który jest wymierzony w Iran, a poszczególne państwa arabskie zatoki w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od bieżącej sytuacji międzynarodowej, z Iranem współpracują, czy to z powodu swoich własnych partykularnych interesów, mając na uwadze własne partykularne interesy, czy też nacisk, czy też obronę przed naciskiem Arabii Saudyjskiej. Jeśli chodzi o Turcję, to również trudno oczekiwać zbyt dużego nacisku na Iran ze strony Stambułu, chociaż należy pamiętać, że mimo wszystko jest to członek NATO, mimo wszystko jest to kraj realizujący własne, partykularne, można zaryzykować stwierdzenie, że wręcz regionalno-mocarstwowe interesy, aczkolwiek na chwilę obecną zarówno ze strony tureckiej, jak i irańskiej we wzajemnych relacjach przeważa pragmatyzm i skupienie się na tym, co można osiągnąć, na budowaniu własnej pozycji, a nie na konflikcie. O, przepraszam, tutaj widzę podniesioną rękę, pan Fedorczuk, oddaję panu głos. Dzień dobry. Przepraszam, że tak w ostatniej chwili podniosłem rękę. Interesuje mnie jedna z nimi taka kwestia, czy w jaki sposób Iran rozlicza się z krajami, z którymi handluje. Nie może się rozliczać w ramach systemu dolarowego ani euro. Czy to jest rozliczenie barterowe, czy to jest w jakiej walucie to następuje? Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie z racji tego, że jest związane z gospodarką. Generalnie, krótko mówiąc, miks tego wszystkiego. Iran jest odcięty od systemu SWIFT. Iran jest odcięty od międzynarodowego systemu bankowego. To, co nie znaczy, że żaden bank na świecie nie przyjmie ani nie przechowa irańskich pieniędzy. Takie próby są podejmowane z mniejszym lub większym skutkiem. Bardzo, bardzo istotną rolę odgrywa barter, zwłaszcza w przypadku handlu z Indiami i Chinami. Chiny tutaj są głównym odbiorcą irańskiej ropy, jak i głównym dostawcą towarów. Bardzo często w przypadku Indii dopuszczono w 2018 dopuszczono rozliczanie handlu w rupiach indyjskich, co znacząco ułatwiło Iranowi import indyjskiego ryżu i indyjskiej herbaty, co osoby zorientowane w irańskich realiach wiedzą, jak istotna jest to dla funkcjonowania państwa irańskiego kwestia. Dużo jest też wcielanych w życie mechanizmów typu złoto za ropę, jak na przykład z Wenezuelą. Ostatnio właśnie pomiędzy Iranem a Wenezuelą dochodziło do transakcji handlowych rozliczanych po prostu w złocie. No złoto w przeciwieństwie do papierowego, że tak powiem, pieniądza, w przeciwieństwie do waluty, jest łatwiejsze do wprowadzenia do obiegu, jest łatwiejsze z właściwie głównym nośnikiem tezauryzacji pieniądza. Więc odejście od dolara zostało i wyautowanie Iranu z systemu SWIFT zostało w znacznej mierze skompensowane transakcjami w lokalnych walutach, czy to będzie yuan, czy to będzie rupia.
wprowadzono też mechanizm wymiany ropy za złoto. Tutaj pan dr Wasilewski też wskazał, że w przypadku Turcji też taki mechanizm funkcjonował, a oprócz tego barter. Oprócz tego bardzo, bardzo powszechnym mechanizmem jest po prostu nietransferowanie zysków ropy z powrotem do Iranu, bo jest to niemożliwe przez sankcje, a trzymanie, krótko mówiąc, po prostu trzymanie kasy na kontach w bankach kraju odbierającego ropę i dokonywanie za te pieniądze w danym kraju zakupów i już przekazywanie towaru do Iranu. Mam nadzieję, że odpowiedź była wyczerpująca. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony publiczności? Nie widzę. W związku z tym, z racji tego, że przed chwilą dokonałem podsumowania, pozostaje mi tylko podziękować zarówno panelistom, jak i publiczności za udział w tym, jak dla mnie, bardzo ciekawym panelu. Mam nadzieję, że okazał się on interesujący również dla pozostałych państwa. Raz jeszcze dziękuję za wystąpienia, dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że już w przyszłym roku zobaczymy się face to face w Toruniu na 8. kongresie. Bardzo dziękuję. Do widzenia państwu. Dziękuję bardzo.